elektorat poselski. Nie ma odrębnego elektoratu jak ten ich poselski. Panie i panowie, jeżeli 28 kandydatów z listy numer 5, o, nie ma już, jeżeli 28 kandydatów będzie mocno chciało, to wybiorą senatora. Jeśli będą przemilczać kandydata, to nie wygramy. Dlatego elektorat poselski wasz, koledzy kandydaci, i mój nie jest kolizyjny. Jest tym samym elektoratem. Jestem w komfortowej sytuacji w tym roku. Państwo zapewne pamiętają mnie na tej sali 4 lata temu. Byłem tak samo radosny i tak samo młody jak dziś. Tak, tak. Komfort, który mi zafundowała koalicja, wygląda tak. 4 lata temu koalicjanci na szczeblu krajowym i na szczeblu wojewódzkim nawzajem się kastrowali, bez znieczulenia. Platforma wystawiła swego do Senatu, my swego, Bagińskiego. I żeśmy uzyskali, ja i mój kolega koalicyjny z Platformy, uzyskaliśmy te same wyniki, około 40 tysięcy, on około 40 tysięcy, ja. Wygrał trzeci, który miał 50, a elektorat nas obu to 80 tysięcy. Ja poprosiłem 2 miesiące temu o pewien taki ruch palcem w czoło. Jeżeli ma być to samo, to ja dziękuję. Jeżeli domówicie się, dacie wyraz, że 8 lat temu zawarliśmy porozumienie i pracowaliśmy jako uczciwi, wiarygodni koalicjanci. To niech będzie, że w tym okręgu kandyduję z tej partii, w tym z tej koalicyjnej. I nie ma konkurencji. I tak się stało. I dlatego, kolego prezesie, panie i panowie, dlatego podjąłem to wyzwanie i jeszcze raz kandyduję. Wierzę, że tym razem będzie to skuteczne, a jeżeli przegram, to proszę wszystkich, szczególnie prezesów, kolego Józek, o tytuł honorowego senatora Mieczysław-Bagiński, bo będą to moje 5. wybory do Senatu. Panie i panowie, ja mam przygotowaną homilię w 2 wersjach. I proszę teraz o takie głośne, publiczne akceptowanie. Ja będę przedstawiał warianty, a państwo wybiorą. Wersja długa czy krótka? Krótka, krótka. Większość głosowała za krótką, ja widziałem. Teraz drugie. Wersja wesoła czy smętna? Wesoła. Szanowni państwo, ta wersja wesoła to brzmi tak. Potrzebny jest pewien taki gest teatralny trochę. Wygrany senator należy do wszystkich. Umiem to robić, bo do tej pory wszystek talent, siły i to, co było, mogło być adresowane do ludzi, umiałem podzielić, nawet ponad podziałami partyjnymi. I zrobię to, jeśli przegram. Dalej będę funkcjonował w samorządzie województwa podlaskiego pod warunkiem, że w marcu, w kwietniu komuś ze zwycięzców nie przyjdzie do głowy rozwiązać wszystkie samorządy i skrócić ich kadencję. A jest to realne zagrożenie. Realne. Bo do sejmiku wybory rok temu były sfałszowane. Podobno, bośmy mieli numer 1. Ale najwięcej członków w komisjach obwodowych oddelegowała ta partia, która potem skarżyła, że fałszowano. No to kto fałszował? Pewnie ta większość, która była w tych komisjach. Ja boję się, żeby po ostatnim losowaniu, żeby kto inny nie wpadł na pomysł i nie zaczął proponować, że unieważnimy wybory tej partii, która ma 1, bo tam przez pomyłkę wszyscy głosowali i fałszowali. Moi państwo, zostawmy ten wątek natury takiej rachunkowej. Z moich obliczeń, z moich nastrojów, sygnałów wynika, że w tym okręgu senator powinien być wygrany.
Ja dużo pracuję w tym obszarze, gdzie mnie nie było, na tym polu sejmikowym. Sejmy, Suwałki, Augustów, Mońki. W tych czterech powiatach dniuję i nocuję. Wczoraj pracowałem w powiecie Sejny Suwałki, tylko w obszarze mniejszości narodowej litewskiej. I tam zadeklarowałem otwarcie i uczciwie. Jeśli jest was, bracia Litwini, 27-8 tysięcy, to jeżeli mniejszość niemiecka ma z konstytucji zagwarantowanych parlamentarzystów, to może mniejszość litewska, może nie tyle, może więcej, nie wiem, ale może też powinna mieć. I to byłby mój jeden z pierwszych postulatów natury politycznej w przyszłym parlamencie. No wiem, że przemyślenie to przypadło do gustu. Miałem liczne sygnały, że to spotkało się z dobrym odbiorem. No wypadałoby państwu też powiedzieć, zasygnalizować coś, o co się upomnę. I tu będzie katalog taki negatywny. Negatywny. Nikt mnie nie wynajmie do swojej sprawy, do niezgody, do nienawiści. To jest moje hasło, które deklaruję wszystkim, bez względu na podziały polityczne. Szanowni państwo, miała być wersja ta radosna, smutno odrzuciliśmy, no to na koniec trzeba zachować się trochę teatralnie. Panie i panowie, ostatnie zdanie, ostatnie, ale będzie to gest teatralny, dlatego proszę, proszę tutaj senatora, trudno wygrać, ale najłatwiej nim być. Obiecuję państwu, że ten gest teatralny był naprawdę pozorny, wyreżyserowany i ja tego nie powtórzę. Dziękuję bardzo, kolego Mieczysławie. Szanowni państwo, koleżanki, koledzy. Moje hasło brzmi: Stefan Krajewski, twój głos w Sejmie. Skąd te hasła? Jeżdżę dużo po województwie i widzę dużo billboardów, dużo uśmiechających się twarzy. Często sam sobie się skłonię, nie poznam się z daleka, dopiero bliżej podjadę. I widzę te same twarze od szeregu lat, z wyborów na wybory, tylko zastanawiamy się jednego. Pod jakim szyldem w tych wyborach startuje i skąd przyszedł? I kogo tym razem chcę oszukać? Ja byłem tutaj się urodziłem, wychowałem, tutaj jestem, tutaj będę. Zawsze możecie mi państwo spotkać, czy to w Krajewie Białym, czy to w Zambrowie, czy to w Łomży. Zawsze jestem dostępny po to, żeby państwu pomagać, żeby z państwem się spotykać. To dzięki wam otrzymałem mandat radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego, bo nic tak nie cieszy, jak spośród 6200 głosów, ponad 4000 głosów w swoim powiecie. Tu, gdzie byłem z ludźmi, tu, gdzie wszyscy mnie znają. Nie głosy tych, którzy dali się nabrać, bo przyjechał, bo ładnie poopowiadał i przez kolejne lata go nie spotkamy. Przyjedzie znowu, jak będzie w kampanii startował i będzie chciał zostać posłem, europosłem, radnym. Także tutaj, co mówił przedmówca, startuje który raz? Piąty? To dobry prognostyk. Numer 5, 5. Ja startuję po raz 7. We wszystkich wyborach, bo do Sejmu po raz 3, ale ogólnie 7. Mam nadzieję, że to na dole ta twoja szczęśliwa siódemka się spełni, a to wszystko w państwa rękach. Bo dzisiaj nas jest tutaj ponad 200 osób, ale jak tylko każdy namówi 4-5 osób, to już jest głosów ponad 1000. I z tych 1000 osób każdy po 4-5 jest 4000. I to w tym powiecie nam wystarczy. A drugie 4 czy 2 razy 4 niech dołożą inne powiaty i mamy mandat posła. Posła z Zambrowa. Dawno, bo posła z Zambrowa nie mieliśmy, jest szansa. Szanowni państwo, ktoś gdzieś na forum napisał, czemu nie mam strony? Zawodowi posłowie mają strony, bo mają do tego ludzie.
Nie jestem zwolennikiem tworzenia strony dwa tygodnie przed wyborami i kasowania ich dwa tygodnie po wyborach. Ja zawsze się z ludźmi spotykam w rzeczywistości, w realu i zawsze, jeśli będzie takie zawołanie, pojawię się. Nie boję się spotkań, nie boję się rozmawiać o problemach. Jako przewodniczący Komisji Rolnictwa w Sejmiku Województwa Podlaskiego to właśnie z obecnym tutaj kolegą Bagińskim, z kolegą Leszczyńskim działaliśmy, żeby te 200 tysięcy na początek przynajmniej przeznaczyć na walkę z dzikami, które tak dokuczały rolnikom. Zastanawialiśmy się nad problemem suszy, jak rozwiązać, jak szacować te problemy, ale też nie zapominamy o miastach, małych miastach, miastach powiatowych, bo wszystkie duże partie liczą na Białystok. Wszyscy mocni kandydaci wystawiani są z Białegostoku. A trzeba tego głosu właśnie wsi i małych miast, bo tutaj ludzie również chcą żyć godnie, chcą, żeby tworzone przepisy były przede wszystkim normalne i mądre. Nie buble prawne, które wprowadza się, a dopiero później zaczyna się człowiek zastanawiać, co zrobić, żeby to w ogóle mogło funkcjonować. I tego nam nie trzeba, z tym trzeba skończyć i trzeba ludzi, którzy nie tylko znają teorię, ale i praktykę. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że dzięki pracy w Agencji Restrukturyzacji, dzięki pracy w gospodarstwie rodziców, tego się nauczyłem i teorii, i praktyki. Szanowni Państwo, to w Was jest siła, jeżeli będziecie pewni swojego wyboru i oddacie głos na mnie, na pewno ten głos nie będzie zmarnowany, czego starałem się do tej pory już niejednokrotnie udowadniać. Tak jak dzisiaj, tak będzie 25 października. Do Sejmu młodość, do Senatu doświadczenie. Dziękuję bardzo.